Chris, przyjechałeś z Anglii do Polski, mieszkasz tu 9 lat, fascynujesz się Ekstraklasą. Często słyszysz od znajomych, że może to trochę szalone fascynować się ligą, która jest 32 w Europie, która zwłaszcza w tym letnim okresie jest narażona na taką szyderę. Znaczy, ja wiem, że na przykład że polskie drużyny jakby nie idzie im dobrze w ogóle w pucharach europejskich, ale to nie jest wszystko. Myślę, że ta polska liga, chociaż bardzo dużo ludzi mówi, że to jest śmieszna liga, ale moim zdaniem Ekstraklasa nie jest słaba liga, tylko po prostu nie ma naprawdę bardzo przodujących drużyn, które tak naprawdę wygrywają każdy mecz. Bo myślę, że w tych pucharach europejskich nie trzeba mieć silnej ligi, tylko trzeba mieć bardzo silny klub. Jako Anglik widzisz w Ekstraklasie takie rzeczy, których my czasami nie doceniamy? My za bardzo narzekamy na tą Ekstraklasę? Jak to widzisz? Myślę, że po prostu kibice Ekstraklasy, to tak naprawdę to jest cicha większość. To na Twitterze albo na dziennikarzy cały czas jakby skalują tę ligę, no, że śmieszna liga, że coraz gorsza jest. No, może być coraz gorsza, ale dlaczego trzeba cały czas pisać, że jest negatywne rzeczy, to jest dla mnie nieprzyjemne. To jest trochę polski kompleks. No to nie tylko chodzi o piłkę. Cały czas Zachód jest lepszy. Nawet ludzie, którzy mówią, że Polska jednak jest lepsza, cały czas to jest porównywanie w ogóle z Zachodem. Tak naprawdę my jesteśmy, walczyliśmy z koronawirusem lepszy niż Zachód. No to po prostu walczyliście. No fajnie, ale dlaczego musi być cały czas z Zachodem? No, nie rozumiem dlaczego. To chodzi o tę transformację lata 90., jak Polska była szara i biedna. Ale jednak trzeba, no, nie wiem, no, można patrzeć na Zachód, ale nie musisz cały czas. A jak porównasz kulturę piłki w Anglii i w Polsce, to zainteresowanie futbolem takim na co dzień? Społeczność piłkarska tam w Anglii jakby wzrosła z prywatnej inicjatywy. To znaczy prywatne kluby, wszystko. Tutaj to za PRL-u to wszystko było w ogóle państwo, tak? Ja myślę, że jak wszystko jest jakby zarządzane odgórnie, to wtedy to jest trudno, to jest ważniejsze, żeby mieć coś oddolnego, że ludzie po prostu jakby sami się organizują i tworzą ten klimat jakby wokół piłki. Na przykład w Anglii w każdym mieście jest mnóstwo knajp, gdzie można usiąść sobie, rozmawiać, oglądać piłkę z kibicami. I w Polsce jest mało tego. Ja myślę, że niestety trochę w polskiej świadomości, jakby szerszej świadomości, jest dalej ta jakby obawa z powodu tych rzeczy, które kiedyś się stały i nie ma teraz. Ale dalej myślę, że kluby mogą stworzyć coś pozytywnego, jakiś pozytywny przekaz wokół tej piłki i starają się, ale raczej mogliby to zrobić lepiej moim zdaniem. A jak przyjechałeś do Polski, to co cię uwiodło w tej lidze? Była jakaś taka jedna rzecz ekstra, która była w Polsce, której nie było w Anglii? To jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można się dowiedzieć o Polsce. Na przykład pisałem artykuł o Stali Mielec i zacząłem się interesować właśnie tym klubem i dobrze, że znów jest w Ekstraklasie, witamy, ale że całe te lata jakby w latach 70. lato Kasperczak i te pieniądze, którzy pochodzili na przykład od tej potężnej fabryki, którzy produkowali Mieleksy i przedali na Zachód. Ale jeśli chodzi o piłkarzy, ja bardzo ogólnie lubię tych piłkarzy, ale to jest bardzo ciekawe, jakby mała rzecz. Piłkarzy, którzy po prostu są bardzo dobre jak na polską ligę, ale nie mogą grać gdzieś indziej. Na przykład Semir Stilic, uwielbiam go. Jest świetny, ale był świetny na przykład na polskie warunki, ale jak chciał wyjechać, nie udało mu się, więc musiał pracować. Na przykład Forsell, moim zdaniem, jest jeden z tych takich piłkarzy, którzy... No myślę, że też jest tak, że oczywiście w lidze jest więcej jakby przestrzeni na boisku w porównywaniu na przykład do tych innych zagranicznych lig. Więc piłkarz jak Forsell to by nie mógł istnieć na przykład w Anglii.